pa, teraz wyskoku. I widzicie, każdy, kto mi nie wierzy w to, co teraz mówię, po prostu widzisz. To, że ty nie wierzysz w siebie, nie znaczy, że inni nie mogą w siebie wierzyć. Wiesz, o co chodzi? Ty będziesz dalej, kurwa, się tasował pod biurkiem do jakiejś modelki instagramowej, a w tym czasie na przykład Cobra 13V2 zrobi sobie sześciopak, pójdzie do dobrej pracy, będzie uśmiechnięty i wyrucha Weronikę Bielik. A ty po skończysz z jakąś grubą laską, co powiesz jej: słuchaj, Karolina, nie chciałabyś może schudnąć? A ona zacznie wpierdalać lody ze smutku. Taka jest, kurwa, prawda. Jak schudłem? No, właściwie to nic specjalnego nie robiłem. Mówię, no przestałem wpierdalać. Poćwiczyłem trochę, ale później to już mi się nie chciało. Odpalałem sobie telewizję, oglądałem TLC o grubasach i ćwiczyłem. Ale jak już stwierdziłem, że jest lepiej i mogę się obrócić w wannie, to przestałem ćwiczyć i tylko trzymałem sobie niejedzenie jakoś mega dużo. A ja naprawdę nie mam nic przygotowane. Jak ktoś czeka na powrót, taki oficjalny, to za tydzień. Nie, to nie jest prawda. Ale wkurwiłem się, powiem wam szczerze, pod tym filmikiem, ilu debili, kurwa, którzy pisali: o, zmienił się. Gdzie jest krzyczenie i jebanie disa? Otóż wytłumaczę wam od razu. To jest filmik, z którego ma być dumna moja babcia, mój dziadek, moja mama oraz tata. Ma zrobić zasięgi. Ma, po drugie, ładnie wyglądać. Być może jest związany z jakąś współpracą. Być może będzie związany z jakąś współpracą, wiecie, pokażę komuś, zobacz, jak jestem grzeczny i jaki materiał nakręciłem. Nie chciałbyś mi zapłacić. No więc właśnie. To miał być takim małciem. Nie wiem po co Gucio gra w Lola, bo raczej mu to nie wychodzi dobrze kontentowo i do tego się trzyma z mniejszym kolegą. Chyba, że już nie ma co robić. To, co się teraz dzieje. Nie potrafię się odnaleźć w tym przechodzeniu Most Wanted i grania w slotsy. Chciałbym mieć takiego śmiesznego grubasa jak Patiro, który mi robi content. A mam tylko, kurwa, 130 FPS-ów na lidze. Co, pani? Myślę, że jest zajebisty, przystojny, świetnie prowadzi streama, jest zaangażowany, ekspresyjny. Nie wiem, dlaczego nie oglądam teraz shotów, tylko sam streamuję. A mówiąc szczerze, mam wyjebane. Mówiąc szczerze, to widziałem tylko parę shotów, gdzie jest gruby Patiro, bo mnie bawią. I nie wiem nawet, co robi na co dzień paja. Ostatnio slotsy widziałem. Wyznanie takie. Bo wam powiedziałem w grudniu, że... Chuj wie, co wam powiedziałem, już nie pamiętam. W każdym razie, że tam przestać palić miałem. Niestety nie przestałem palić. Poddałem się po 3 tygodniach. No ale przynajmniej jak wróciłem do palenia, to powiedziałem sobie tak: dobra, nie dałem rady rzucić palenia, to chociaż schudnę. I schudłem. Obecnie ważę 78 kilo.
Pogchamp. Słuchaj.